Dzień dobry. Dzień dobry, witamy w dzisiejszym vlogu. Jak widać, jesteśmy w aucie, ja siedzę z tyłu, a to oznacza, że jedzie z nami bąbelek. Tak, jesteśmy na pierwszym tripie takim do Szczecina, czyli nie tak daleko, ale to jest pierwszy nasz trip z maluchem. No i byliśmy tak zestresowani, w sensie po prostu, wiecie, nowość dla nas, trzeba zapakować o wiele więcej rzeczy. Wszystko zastanowić się, tak, ile czego nam starczy, czy zabraliśmy wszystko to, co powinniśmy i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, no nie jedziemy na jakąś wiochę, więc zawsze byśmy coś znaleźli, ale mimo wszystko. Więc no dziwnie, no, ciekawie. Trzeba się na pewno przestawić, bo my oczywiście zawsze jak wyjeżdżaliśmy, no to zawsze robiliśmy wszystko na ostatnią chwilę, a teraz już nie ma czasu, żeby robić wszystko na ostatnią chwilę. Trzeba troszkę więcej czasu, żeby poświęcić na to. My dzisiaj z tym maluchem jedziemy do fizjoterapeuty. Nic się nie dzieje, po prostu tak... Mamy możliwość, więc skorzystamy. Taka kontrolna wizyta, żeby zobaczyć, jak sobie radzi i tak dalej. Może czegoś się nauczymy ciekawego? Może czegoś się nauczymy, może czegoś się dowiemy. Zawsze lepiej dowiedzieć się szybciej i później jest więcej czasu, żeby coś naprawiać. No, tak. No, odwiedzimy przy okazji babcię, może gdzieś pójdziemy na jakiś szybki shopping, nie wiem, zobaczymy. No i tyle. No to co, skoro już znacie całego vloga, no to... Bye! Zobaczcie, jakie to jest najsłodsze bobo na świecie. Bo nasze, kurde. Mówi każda mama. Wy go zawsze widzicie, takiego śpiącego aniołka, ale... Nie jest tak zawsze. Nie. Niedawno, wczoraj, przedwczoraj puszczaliśmy vloga, gdzie pisaliście, że o, jaki słodki maluszek. Tak właśnie sobie wyobrażałam noworodki, ale mój to był taki i taki. Ten słodki maluszek był słodkim maluszkiem, nadal jest, ale był takim słodkim i spokojnym maluszkiem przez tydzień. Tak, a teraz? No teraz to jest trochę się Demogorgon. Demogorgon, tak do niego mówimy. I jesteśmy, dojechaliśmy, udało się gdzieś tutaj miejsce znaleźć. Nie było kolorowo jak to w dużym mieście. Podróż była przyjemna, bo Janek cały czas spał. Cały czas. No był moment, że tam odpalił swoje reakcje z pierwszej szuflady, czyli jakieś takie gniecenie twarzy i kwęczenie jakieś, ale ogólnie dobrze poszło. Teraz jedziemy na... Teraz będą wrzaski. Teraz będą wrzaski, na pewno. Jedziemy na ćwiczenia teraz. Bąbelek już gotowy. Wygląda dzisiaj jak krasnoludek w tych swoich bucikach. No. Znaczek Pumy. Oczywiście jest już ciemno. No ale co zrobić, jak w Polsce teraz o 15 jest ciemno. Jesteśmy już po wizycie u fizjoterapeuty i ogólnie wszystko jest ok. Mamy kilka takich ćwiczonek, które możemy wykonywać z bąbelkiem. Tak, ale to są właśnie takie ćwiczonka, których właściwie... Takie nie terapeutyczne, tylko takie... Po prostu, to są ćwiczenia, które powinno się robić tak, z takimi małymi dziećmi. Więc fajnie, fajna sprawa. I jak widzicie, siedzę z przodu. A to oznacza tylko jedno. Że bim babcia nie ma z nami. Co ty? Jezu, jak to brzmi! Faktycznie nie! O mój Boże! I mamcia nie ma z nami w aucie. Je pierdziele. Bo został z babcią. Tak, babcia nam umożliwiła wyjazd do jakiegoś sklepiku, więc jedziemy sobie, nie wiem, zobaczyć, może jakiegoś ciucha chciałaby sobie kupiła w Kaskadzie czy coś. I jest mi tak przykro. No po prostu mam w sobie taki dziwny lęk. Tak jak jakoś... Wiecie, to jest tak naprawdę pierwszy raz, jak zostawiamy Liamka z kimś innym niż my. Raz były na spacerze z rodzicami Kapiego, ale spacer to trochę inna sprawa, bo ja wiem, że on na spacerze po prostu śpi. Nie będzie płakać, chyba że spacer byłby już naprawdę długi i po prostu by zgłodniał. A tak to on po prostu w wózku śpi cały czas. Ale w domu to już jest zupełnie inna historia, więc ja jestem taka zlękniona trochę, no ale... to jest zdrowe dla rodziców, no cóż, muszę to przejść po prostu i osłodzić sobie życie jakimś ciuchem, mam nadzieję. A ty jak się czujesz z tym, że jesteśmy aktualnie na tak naprawdę naszej pierwszej randce? No powiem tak, no kiedy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni, no. Ty śmiesz, masz już żarty starego. No, prawda? Prawda, to już jest to poczucie humoru, którego nikt nie będzie rozumiał, tylko ja się będę świetnie bawił ze swoim towarzystwem. Nie, właśnie wszyscy będą mi rozumieć, bo będzie tak prymitywne i nikt nie będzie się z niego śmiać oprócz ciebie.
No dobrze, to nie ma różnicy. To nadal wychodzi, że bawi się tylko jedna osoba, czyli najważniejsza w tym grze, czyli ja. Czyli nie jest ci smutno? Nie. O lol. Nie jest mi smutno, bo pierwsze koty za płoty ja lubię pokonywać. Znaczy nie pokonywać, takiego to nie jest żaden problem. Tylko mam na myśli to, że to jest coś innego. I zawsze te pierwsze najbardziej bolą tego typu akcje. I ja się cieszę, że już tą pierwszą akcję będziemy mieli za sobą i będziemy wiedzieć, z czym to się je i czy dobrze przygotowaliśmy Babyka do tego, żeby nie był tylko z nami, tylko też na przykład z babcią i czy my będziemy się dobrze czuć, obiadając się na przykład w pysznej restauracji. Okej. Okay. Jesteśmy w trasie może, nie wiem, 15 minut, góra 20. I Okcia, ile minut temu już zdążyłaś napisać? No zdążyłam napisać, jak tylko weszliśmy do auta, jak wyszliśmy z klatki. Jesteśmy poza, nie jesteśmy z Bimbamcie od 20 minut, niech będzie. I Okcia teraz właśnie się pyta mnie, nie wie czy zadzwonić do mamy. Nie wie czy właśnie teraz nie zadzwonić. Ja mówię, nie no co ty zostaw, no dawaj ten telefon, mówię do niej. A ona mówi, że no bo ja już napisałam, ale nie odpisała. No bo Jezu, chciałabym wiedzieć, no stój. Ale mu jest dobrze. Mu jest dobrze. No nie wiesz tego. Nie, wiem. Gdyby nie było, to by do nas zadzwonili, ale jest. Patrz, gdzie się pan zatrzymał. Nie zatrzymujemy się w takim miejscu. No niestety, widzisz jak jest. Nie każdy potrafi jeździć jak ty. Dobra, uwaga, jest update. Ale patrzcie, 17:08. No. Bez kitu, 20 minut, to tylko weszliśmy do auta, napisałaś. No. Do 20 minut temu. Ale nie śpi, wiesz? Nie śpi? Nie śpi. No i co w związku z tym? No to może płakać, może czuje, że mnie tam nie ma. Na pewno czuje. Update 6 minut później po ostatnim update'cie. Już śpi. Więc już jest... Prawda? Troszeczkę. Dobra, wbijamy do Gareli. Wow. Wow. Strasznie tu ciemno. Przyszliśmy sobie do Pizza Hut, ale uwaga, nie na pizzę. A od jakiegoś czasu marzyło mi się... Ale od długiego czasu, no. O Jezu. Hot choc... Nie, gdzie jakie to jest? To Boże. Lava cake. To no nie mogę wyostrzyć. Lava cake. Więc bierzemy na spółę, bo już raz to jedliśmy i jest tak słodkie. Tak, ale przez to, że przyszliśmy tutaj i tak przypał brać jeszcze jedną rzecz, to się zastanawiam... Znaczy brać jedną rzecz, to się zastanawiam, czy czegoś jeszcze bym nie chciał, ale... No chyba no, nie. Jak chcesz. No właśnie, chyba może nie. Jakąś przystawkę chociaż. O Jezu, ja tu pieczywo czosnkowe. No bo na pizzę pewnie byśmy długo czekali. Nie, no tak, szczególnie, że jesteśmy po łobiedzie. No. Dobra, koniec tam. To tylko lava cake i piciu jakieś? Tak, lava cake i piciu. Good. Ależ marzenie się spełnia. Jezu, jak to wygląda. Ale proszę mi tutaj zaprezentować, jak to zobaczę, jak tam się coś będzie wylewało. A to muszę, wiesz, zrobić większe takie. Większą dziurę musisz zrobić? No. Nic się nie wylewa. Ale to nic. Bo nic wygląda pokczą. Nic się nie wylewa. Miało być lewa, okej. Może dalej. Może dalej jest to czekolada. Nie. Nope. Well. Idzie stęskniona. Idzie. Idź, umyj ręce. Gdzie mi tu zaraz? Coś się zmienił u babci? Nie, jeszcze piękniejszy tylko. No i co? Koniec odwiedzin u babci. Bimbamcie już zapakowany, odpływa w siną dal. A skoro teraz odpływa... Ach, o tym potem, nieważne. Okcia też już jest tutaj zapakowana. Ja wchodzę i przed nami 2 godziny trasy z tym brzękającym ziomusiem. Nie, nie. Jest Hello. I nasze drugie dziecko. Hello. Hello. Jak było? Pokczam by było? Bez starych? Bye. Chodź do domku. No, a co tutaj? Nope. I jesteśmy w domku z naszym niuniuchem. Czekał na nas cały dzień. Jesteśmy bardzo zadowoleni z dzisiejszego dnia, bo Liamek poradził sobie świetnie.
Pomogła nam też oczywiście babcia, więc nie musieliśmy się martwić tym, jakby sobie radził w galerii. Ale było naprawdę dobrze, u babci też sobie śpiulkał, teraz w drodze też śpiulkał, także boimy się o dzisiejszą noc. To jest właśnie to, co chciałem powiedzieć, jak ładowaliśmy go do auta. Dzisiejsza noc była tragiczna. Bo ja już siły nie mam, jak myślałam. No, tragiczna, nawet nie ma co się zagłębiać, po prostu była okropna i boimy się, że przez to, że on teraz tak dużo spał, tak głęboko, to teraz tej nocy też będzie taki, że będzie miał oczek 5 zł po prostu. Tak, i będzie stękał i nie da nam spać po prostu, nie da nam spać. Tej nocy nam nie dał, więc obawiamy się, że może się to powtórzyć. My idziemy za chwilę spać, trzymajcie kciuki, żeby noc była fajna. Dziękujemy wam za oglądanie, mamy nadzieję, że vlog wam się podobał. Do zobaczenia w następnym vlogu. Pa! We'll be right back.